Witamy się z wami z Podcastoramy w sobotę. Idziemy robić zakupy pod zmiany w biurze. Idziemy zobaczyć, Jezu, jak wieje, wałki. Pierwszy przystanek Castorama, później najwyżej Obi. No i jeszcze jedziemy po farbę dzisiaj. Nie będziemy malować teraz, ale chcemy już ją mieć. Także idziemy zobaczyć, czy wszystko, co potrzebujemy, jest na miejscu. I będziemy już mieli przynajmniej zakupy z głowy. Gdzieś musi być. To są te taśmy chyba. Czy to nie ta? Jeszcze jest taka. To chyba ta blue. Czy nie? Może? Pewnie tak. Dobra, to taśma. A wałek? Wałek był chyba coś takiego. Nie, to nie taki. Kolory widzę, ten ma ciemny, szary, tam jasny, tu taki beżowy. O, ten ładny. Ale ładny. No, wyglądałyby super. I nawet do biura by pasowały. Ładne są. Testujesz wygodę? No tylko właśnie mają cały materiał, nie? No dobrze, kochani, chyba wszystko mamy. Misja zakończona sukcesem. Nawet, słuchajcie, Kuba znalazł sklep z bardzo ładnymi meblami. W sensie tam mają chyba tylko krzesła, stoły. Jakieś komody widziałam, ale no tak ładne, tak, dom? Mm-hmm. Różne jakby modele, różne kolory, różne obicia. W dobrej cenie teraz są na promocji, ale chyba te promocje są częściej, tak? Bo mówię, że tam w ostatnich 30 dniach ta cena też tam podobnie się prezentowała i mieliśmy wymieniać krzesła na jesień, bo te czarne się rozpadają już od 2 lat chyba. Po prostu nie da się tam tego posklejać, to się co chwilę coś łamie, już ktoś kiedyś usiadł, oparł się i po prostu cały ten, to oparcie, te kilka, jak to się nazywa? Szczebelki. Takie, tych szczebelków się w ogóle ukruszyło, wyłamało i tak już są na słowo honoru, więc już wiemy, że chcemy je wymienić, ale myślałam, że zrobimy to na jesień, no ale są tutaj mega ładne krzesła. Naprawdę wyglądają porządnie. I w dobrej cenie, więc musimy się nad tym zastanowić. Bo naprawdę uważam, że byłyby dobre i by ładnie wyglądały, efekt końcowy byłby super, tyle tylko, że właśnie teraz chciałam się zająć tym biurem, jak już mamy ten pomysł, a tutaj proszę. Pomysł na salon, jadalnię, kuchnię, no, na krzesła. Także dobra, mamy wszystko, wracamy do domu, mi by się przydała kawusia. To niedługo już trzeba będzie obiad robić.
Dzień leci, także słuchajcie, wracamy już do domu. Słońce wyszło, przed chwilą były chmury. Pogoda w Trójmieście, klasyk. Sobotnie porządki również. Znaczy jeszcze parę rzeczy bym chciała zrobić, ale to może jak wrócę, bo wychodzimy jeszcze z Kubą. On potem pójdzie prosto biegać, wysadzę go, a ja jeszcze będę chciała zajechać do Pepko, ale jedziemy zobaczyć, słuchajcie, hotele biurowe z jednej firmy. Nie wiem, czy się na nie zdecydujemy, ale stwierdziłam, że jak już są tutaj w okolicy, to warto by było, wiecie, podjechać, zobaczyć, jak one wyglądają. A dzisiaj jest sobota, jutro będzie zamknięte. A ja jednak, jak już, wiecie, mam coś na oku, to chciałabym to jak najszybciej, wiecie, znaleźć najlepsze rozwiązanie, albo zamówić, albo nie zamówić, ale nie ciągnąć jednego wątku, wiecie, nie wiem, tygodniami. Podjedziemy, zobaczymy i będziemy już wiedzieć, czy się nad tym w ogóle zastanawiać, czy może nam to nie odpowiada. No i później właśnie chciałabym na chwilę zajechać do Pepko, a Kubę wysadzę i pójdzie biegać. Ja dzisiaj bez biegania, ale na pewno niedługo znowu się wybiorę. Wczoraj były rolki. Z dzisiaj troszeczkę luźniej, ale może jutro coś, no nie wiem, zobaczymy. Także zbieramy się do sklepu, zobaczymy, czy te fotele w ogóle ładnie wyglądają, czy nie. Na stronie wyglądają całkiem, ale powiem wam, że dla mnie wybór tych foteli biurowych to jest jakiś dramat. Albo są w miarę ładne, ale mega drogie, albo w większości są bardzo masywne i dziwne takie połączenia kolorystyczne. Nie wiem, dla mnie jakby wybór nie jest taki prosty, bo jak już się decydować na takie fotele biurowe, to żeby to też oprócz tego, że ma być funkcjonalne, to żeby chociaż jakoś wyglądało, bo jednak one trochę miejsca zajmują, to nie jest takie, wiecie, zwykłe krzesło, także żeby to jakoś ładnie wyglądało. Jest tak, ja w leginsach, bo się przebrałam do sprzątania, ale już nie zmieniam, a spodnie zostaje w leginsach. I tak zabieram was dalej z nami. Taki trochę dzisiaj chaotyczny dzień od rana, ale ciągle, wiecie, coś mamy do odhaczenia, do zrobienia przy weekendzie, więc wiecie, każdy działa, robi swoje. I też kombinujemy właśnie z tym biurem, z tymi fotelami. Ja jeszcze szukam sobie rzeczy jakby do biurka, czyli podkładkę, muszę znaleźć klawiaturę i tak dalej. A też nie chcę takiej zwykłej klawiatury, więc dłużej się szuka, więc wiecie, wszystko się wydłuża. Ale nagrywam dla was dzień jak co dzień, wiecie, proza życia. Raz się dzieje dużo, raz się dzieje mniej, raz jest domowy vlog, a raz właśnie wychodzimy, przychodzimy, jemy obiad, znowu wychodzimy, więc czasami też tak bywa. A wieczorem mam nadzieję, że usiądę, włączę sobie YouTube'a i trochę pooglądam, bo przyznam, że ostatnio mam zaległości, także zbieramy się i lecimy. Wróciłam. Niestety nie udało nam się za bardzo obejrzeć tych foteli biurowych, ponieważ wszystkie były czarne, a mój wymóg to jest to, żeby to nie był czarny fotel. Idealnie by było, żeby był może w jakimś fajnym kolorze, niekoniecznie biały, ale też nie chcę właśnie czarnego. No i myślałam właśnie, że zobaczymy na żywo, bo tam są na tej stronie informacje, że możecie sobie wybrać z różnych grup kolorów.
i taki zamówić, także można było usiąść i wiecie, zobaczyć, czy jest wygodne, ale niestety nie zobaczyłam, jak to wygląda w innej kombinacji niż czarny, więc szkoda, bo naprawdę większość była czarna. Potem odwiozłam Kubę i poszedł biegać, a ja weszłam na chwilę do Hebe, kupiłam sobie soczewki, bo już mi się kończą, muszę wymienić. AccuView Oasis zawsze kupuje te soczewki, one mają też informacje o UV blocking, wiadomo, promienie słoneczne też działają na nasz wzrok i po prostu najlepiej się u mnie sprawdzają. Tutaj macie 6 soczewek, czyli 3 pary i to są soczewki hydrożelowe, używam naprawdę od bardzo dawna i polecam. Potem byłam jeszcze na chwilę w Pepco, bo już dawno mnie tam nie było, więc mówię, zobaczę, czy są jakieś fajne nowości, ale nic ciekawego nie upolowałam. Natomiast mam paczkę z Sensu Mare, która do mnie przyszła chyba wczoraj i tak leży, czeka, więc mówię, w końcu zrobię z Wami open boxa, także otwieram, bo jestem ciekawa, co znajdziemy w środku. Jak zwykle pięknie zapakowane, taki, ten papier jest aż taki śliski. I co my tutaj mamy? Widzę już jakieś 3 produkty. Tutaj dopiero co była przesyłka PR-owa od... Oni oglądają! Słuchajcie, dostałam moje ulubione produkty. Ostatnio Wam w jakimś vlogu wspominałam. Algo Mask, czyli taka właśnie nocna maska, hydrostabilizująca, regeneracyjna maska nocna w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym. Bardzo serdecznie Wam polecam. Świetnie się u mnie sprawdza, zwłaszcza w sezonie jesień-zima, ale i przez cały rok naprawdę tą skórę tak odżywia, regeneruje i ja później widzę różnicę. Drugi produkt, który pokochałam tak naprawdę ostatnio i zużyłam już jedno całe opakowanie, to jest aktywnie działające, rozjaśniające serum antyoksydacyjne, witamina C 10%. I tak teraz myślę, że nie wiem, czy to jest ten krem, czy... Wydaje mi się, że ja ostatnio miałam krem, a nie serum i było chyba mniejsze stężenie witaminy C. Tak, chyba tak. Więc tutaj mamy serum i witamina C 10% i poprzedni produkt mi się naprawdę rewelacyjnie sprawdził. Pokochałam produkty z witaminą C, przepięknie pachniał i w ogóle no, skóra wyglądała świetnie, więc chętnie przetestuję. I ostatnia rzecz to jest coś, co mam już otwarte w swoich zapasach. Algo Rich, czyli serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe, cera sucha i bardzo sucha. Ostatnio wyjęłam ze swoich zapasów i otworzyłam, bo brakowało mi czegoś, wiecie, takiego nie ciężkiego, bo jednak mamy lato, nie lubię tak mocno ciężkich produktów w tym sezonie używać na noc. Lubię, kiedy jest to produkt lekki, ale ma intensywne działanie nawilżające, regenerujące na noc. I do tego świetnie sprawdzają się właśnie różnego rodzaju produkty typu serum. I tutaj mamy serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe, cera sucha i bardzo sucha. Świetnie się sprawdza. Tutaj jest nawet wypisane, co mamy w środku i naprawdę są tutaj same perełki, bo znajdziecie między innymi kompleks 5 alg morskich. Jest niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, więc już super. Masło shea, czy masło shea, pantenol, alantoina, woda z lodowca norweskiego, która też się u nich często w kosmetykach pojawia, więc naprawdę to serum polecam i pamiętam, że chyba pierwszy raz, jak zobaczyłam z siostrą w ogóle te kosmetyki, to było chyba na targach Eko Cuda, było właśnie serum Algo Rich i Algo Light i wtedy mi coś tak kusiło, żeby spróbować i pamiętam, że chyba wzięłyśmy próbki do przetestowania i proszę, już tyle lat używam ich kosmetyki, także dziękuję bardzo za paczkę, niespodziankę, już kolejną w ostatnim czasie, bardzo mi miło. Tak jak Wam zawsze mówię, kod nadal działa, on jest stały, także jeżeli będziecie coś kupować, to możecie wpisać w koszyku, zawsze to będzie trochę taniej, bo ten kod daje minus 20%, więc myślę, że całkiem sporo. To nie jest element współpracy, to jest paczka PR-owa, ja Wam zawsze staram się to oznaczać, ale tak, bardzo miło, ląduje w zapasach, no bo tak jak mówię, na razie nie chcę za dużo otwierać, ale nie ukrywam, że z Algo Mask się bardzo, bardzo cieszę. No, a ja teraz robię sobie herbatę i siadam w poszukiwaniach rzeczy do biura. Czekam, aż Kuba wróci z biegania i później oglądamy Pretty Woman. Jakoś tak ostatnio mi się o tym filmie przypomniało. I właśnie mówię Kubie, że musimy kiedyś obejrzeć i Kuba mówi, może obejrzymy dzisiaj. Jutro planujemy w ogóle iść do kina, także może też jutro będę nagrywać. Zobaczymy, ale tak, idę sobie zrobić herbatę i siadam na chwilę jeszcze do kompa, a później oglądamy film. Thank you.
Was w kolejnym dniu tego vloga. Miałam się do Was odzywać wcześniej, plany były w ogóle trochę inne, ale zabieramy się zaraz za to, co było głównym planem tego dnia i tego nie ominiemy, a mianowicie wynoszenie wszystkiego z biura, bo zaczynamy zmiany. Przed chwilą nagrałam dla Was intro do takiego osobnego filmu, więc jeśli okaże się, że wyjdzie z tego osobny film, że wiecie, zebrałam fajny materiał, mam, mogę wszystko pokazać, bo będzie też w sumie trochę takich gadżetów, sprzętu, więc może z tego wyjdzie osobny vlog. Natomiast tak, ostatni rzut na biuro w takim wydaniu. Będzie bardziej zielono, jeśli chodzi o ściany. Nie będzie tych tutaj mebli po tej stronie. Będzie dużo czyściej, będzie bardziej uporządkowana przestrzeń i przyjemniejsza do pracy, także za chwilę zabieramy się za wynoszenie wszystkiego stąd. Musimy powyciągać rzeczy też z tego paksa, bo trzeba go odkręcić jakby od ściany, bo jest przywiercony. Powyjmować wszystko, żeby móc, wiecie, tak wysunąć go do malowania. Moglibyśmy tam z tyłu nie malować, ale stwierdziłam w sumie, tam wiecie, wystaje trochę sufitu. Tu z boku to trochę widać, więc tak uznałam, że może lepiej pomalujmy, to będzie z głowy, damy radę. Tylko po prostu trzeba to wszystko powyjmować i tak ja się bardzo cieszę. Powiem Wam, że no jednak montowanie w kuchni, no nie powiem, że jest męczące, ale jednak fajnie by było montować tutaj, mieć dobry ekran, dobry monitor i sobie na nim działać. Na laptopie mi nie przeszkadza, od lat tak montuję, ale jednak pamiętam, jak miałam większy ekran, bo miałam iMac'a, taki stacjonarny. No i było to, to był inny wymiar montażu, także cieszę się, bo jutro chyba zamawiam nowy monitor i jak już tutaj przyjdzie, to będę mogła sobie fajnie pracować, a nie chciałam go zamówić, bo nie miałam go gdzie postawić. Teraz już będę miała, także dopijamy kawę i działamy. Tak i też od razu. Proszę Państwa, mamy piękny ślad pozostawiony po lodówce. Tej, którą miałam taką mini do kosmetyków. Tutaj ona stała i za nią był ten taki, jak to się nazywa, powietrze odprowadzał jakby, ale się nagrzewało tutaj. Ten wentylator, no. Jak to odsłoniłam, to się załamałam, ale nie dało się tego domyślić. Tutaj widzicie takie smugi. To tutaj trochę zmyłam, tu się nie dało, a tu już były plakaty. I pokazać, że strasznie mnie to drażniło. Jak Kuba miał tutaj monitor i inne rzeczy, to się tak nie rzucało w oczy, ale jednak nie lubiłam tutaj przesiadywać, bo było chaos, nie było gdzie usiąść, brudno, te plakaty już mi nie pasowały. No, także działamy dalej, teraz trzeba powyjmować rzeczy z tej szafy. Będzie pięknie! No, ja wiem, bo tu większość jest twoich rzeczy, więc one pójdą do kosza. Ale nie ma tak dużo też. Tutaj jest dużo sprzętu. Płyty jakieś, puzzle. Nie jest źle. Tam też jakieś puzzle. Działamy. Thank you.
Was już na koniec dnia. Robiliśmy ile się dało i tak naprawdę powiem Wam, że praktycznie wszystko jest przygotowane do malowania. Wynieśliśmy wszystko z biura poza szafami, zostały puste szafy PAX, więc teraz wszystko jest w sypialni i w salonie. Wynieśliśmy po prostu wszystko, książki, dokumenty, sprzęty, kable, wszystko co było w tych szafach, jakieś opakowania prezentowe, jakieś świąteczne do pakowania prezentu i inne tego typu rzeczy, więc trzeba to przejrzeć i to będzie bardzo dobry pretekst do takich generalnych porządków w tej szafie, które co jakiś czas niby planowaliśmy, niby coś było robione, ale to nie było tak zrobione jak trzeba, więc teraz nie ma wyjścia, wszystko jest wyjęte, więc żeby to włożyć, wszystko chcemy przejrzeć, każdy swoje rzeczy, co zostawia, co wyrzucamy, co jest nam bycie niepotrzebne i w ten sposób, wiecie, jak będziemy już odkładać na koniec, to raz, że to będzie ładnie poukładane, dwa, że każda rzecz musi być fizycznie dotknięta, więc decydujemy, czy chcemy to zostawić, czy nie. Dokumenty poukładamy i będzie po prostu idealnie. Także ja się bardzo cieszę na to malowanie i nowe biurko. Też z tego względu, że dzięki temu, wiecie, zrobimy taki przegląd całej tej przestrzeni, a ja mówiłam Wam, że w tym roku chciałabym tak właśnie pozbyć się zbędnych rzeczy, żeby nie gromadzić tego, nie trzymać i uważam, że zdrowo jest też, wiecie, raz na jakiś czas zrobić taki przegląd właśnie każdej szafki, każdego pomieszczenia, bo niestety gromadzimy, mniej lub więcej, ale gromadzimy, robię pielęgnację. Więc tak, słuchajcie, mamy już wszystko przygotowane na jutro. Zostało nam jeszcze tylko zabezpieczyć podłogę. No naprawdę dzisiaj sporo zrobiliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie tego. Szafy są zsunięte na sam środek pokoju, żebyśmy mogli wszystko pomalować bez wynoszenia tych szaf, bo one są jednak wysokie, ciężko by było to przenieść przez drzwi, więc szafy zostają, ale no tak, są na środku po prostu tak ułożone w taki kwadracik, żeby dało się dookoła chodzić i malować. Więc tak, słuchajcie, bardzo się cieszę. Jutro malowanie, biurko przyjdzie we wtorek. W sensie blat. W środę jeszcze będziemy co nieco robić, ale najważniejsze działania mamy zaplanowane na jutro. Ale tak, sporo dzisiaj zrobiliśmy, może mało się odzywałam, ale trzeba było, słuchajcie, działać. Nakładam teraz fizjożel i dzisiaj to tyle, bo ostatnio nakładałam retinal, więc dzisiaj tylko takie mocniejsze nawilżenie. I tak, słuchajcie, dajcie znać, czy lubicie takie filmy z metamorfozą, takie vlogi trochę remontowe, bo ja uwielbiam oglądać u innych dziewczyn, jak coś zmieniają, nawet jeżeli to nie jest coś wielkiego, to lubię widzieć efekt przed i po. Gdzieś mam, słuchajcie, tutaj włos i nie mogę go znaleźć. Tak, więc będę starała się dokumentować dla Was i albo zobaczycie oczywiście wszystko we vlogach, albo zrobię jeszcze taki osobny film z podsumowaniem. Może nie jakiś długi, ale żeby był, wiecie, osobno i wtedy łatwiej coś wejść, znaleźć, bo nadal dostaję pytania, jaki kolor mam w sypialni na ścianach, jaka to farba. Pod filmem z metamorfozą sypialni macie tam wszystko napisane, więc prawdopodobnie zrobię też tutaj taki osobny odcinek, a jeśli nie, no to po prostu pokażę Wam we vlogu. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie i tak. To tyle, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Nic więcej dzisiaj nie nakładam. Chodziło mi tylko o dobrze nawilżający krem. Także widzimy się już w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę na zachętę pod te remontowe trochę treści. Możecie zostawić też serduszko, jeśli lubicie takie filmy właśnie ze zmianami. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, o kolejnych vlogach, a my widzimy się już niedługo, także do zobaczenia, buziaki, pa!